Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz powracam do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta, dokąd idziesz. Lecz ponieważ to wam oznajmiłem, smutek wypełnił wasze serca. Ja jednak mówię wam prawdę. Będzie lepiej dla was, abym odszedł. Jeśli nie odejdę, nie przyjdzie do was wspomożyciel. Jeśli zaś odejdę, poślę go wam. A gdy on się pojawi, udowodni światu grzech, sprawiedliwość i sąd. Grzech, bo nie wierzą we mnie. Sprawiedliwość, bo idę do Ojca i nie będziecie mnie już widzieć. Sąd, bo władca tego świata został osądzony. Rzeczywiście, pewnie miałoby jakieś zalety to, gdyby Pan Jezus pozostał wśród nas, gdyby nie wstąpił do nieba. Jakoś byłoby inaczej. Ja nieraz się zastanawiałem, próbowałem sobie wyobrazić, co by było, gdyby Pan Jezus nie wstąpił do nieba. Ale im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej przekonuję się, że Pan Jezus miał rację, mówiąc, że pożyteczne jest dla nas, dobre jest to, że jest lepiej dla nas, aby Pan Jezus wstąpił do nieba. I dziś Pan Jezus mówi, że jedną z konsekwencji Jego wstąpienia do nieba jest to, że przychodzi do nas Boży Duch. Wspomożyciel, pocieszyciel, jak sobie mówiliśmy wczoraj, adwokat, paraklet, nasz obrońca. I dziś Pan Jezus wyjaśnia, że kiedy On się pojawi, Duch Święty, wtedy udowodni światu grzech, sprawiedliwość i sąd. I można by, czytając tak pobieżnie te słowa, czy poprzestając na tym zdaniu, nie czytając kolejnego zdania, można by pomyśleć, że po prostu Duch Święty powie światu, jacy my wszyscy jesteśmy grzeszni, powie o tym każdemu z nas, nam to udowodni. No i udowodni nam, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. No ale jednak trzeba koniecznie przeczytać kolejne zdanie. Pan Jezus wyjaśnia: grzech, bo nie wierzą we mnie. Sprawiedliwość, bo idę do Ojca i nie będziecie mnie już widzieć. Sąd, bo władca tego świata został osądzony. Duch Święty udowodni nam grzech. To nie znaczy, że udowodni nam, że jesteśmy źli, że zasługujemy właśnie na jakąś karę, że musimy się zmienić, żeby Pan Bóg nas kochał. Kiedy Duch Święty nam udowadnia grzech, to pokazuje nam, że pobłądziliśmy, że często nasze wybory sprawiają, że nie idziemy w tym kierunku, w którym chcielibyśmy tak naprawdę iść, że nie idziemy w stronę życia wiecznego, w stronę szczęścia, a nie idziemy dlatego, bo nie wierzymy w Jezusa. To znaczy nie wierzymy w miłość, nie wierzymy w to, że to, czego uczy Pan Jezus, jest dla nas najlepszą drogą, że lepiej jest jednak wybierać to, co nam proponuje Pan Jezus, że nie wierzymy w to, że najlepiej jest w ogóle Jezusa uczynić swoją drogą, prawdą i życiem. I to nam Duch Święty pokazuje. To nam chce udowodnić, że warto po prostu wierzyć w Pana Jezusa. A to, co nas przekonuje właśnie o tym, co jest właśnie owym dowodem, że warto wierzyć w Pana Jezusa, jest grzech, czyli nasze błędne postępowanie, które nie prowadzi nas tak naprawdę do szczęścia. Kolejna rzecz, Duch Święty udowodni nam sprawiedliwość. I Pan Jezus wyjaśnia: bo idę do Ojca i nie będziecie mnie już widzieć.
Sprawiedliwość Boża nie polega na tym, że Bóg nas po prostu rozlicza uczciwie z naszych uczynków. Sprawiedliwość Boża polega na tym, że chociaż zgrzeszyliśmy, chociaż teoretycznie można powiedzieć zasłużyliśmy na odrzucenie, potępienie, to jednak Ojciec na nas czeka w swoim domu, Bóg Ojciec, i Jezus nam toruje drogę, wytyczył nam drogę powrotu do domu Ojca. I to jest właśnie sprawiedliwe, że my się nawracamy, że zwracamy się z powrotem ku Bogu, że idziemy do domu Ojca, bo tam jest nasze miejsce. To jest sprawiedliwe, żeby dzieci Boże były w domu Ojca, w swoim domu swojego Ojca. To jest po prostu sprawiedliwe. To było sprawiedliwe, że Ojciec w owej przypowieści o synu marnotrawnym przyjął swojego syna, który roztrwonił majątek, z powrotem do swojego domu, do jego domu. To było sprawiedliwe. Przynajmniej z punktu widzenia Pana Boga. My oczywiście możemy sobie tworzyć i tworzymy inne koncepcje sprawiedliwości, ale Boża sprawiedliwość jest właśnie taka, że wracamy do domu Ojca. Oczywiście, żeby wrócić do domu Ojca, trzeba wybrać właśnie Jezusa. Trzeba wybrać miłość. Taki czy inny sposób. Trzeba w tę miłość uwierzyć. Trzeba być uległym Duchowi Świętemu. Ale na tym polega właśnie Boża sprawiedliwość, że wracamy do domu. Do domu naszego Ojca. I trzecia rzecz, którą nam Duch Boży udowadnia, to jest sąd. I Jezus wyjaśnia, bo władca tego świata został osądzony. Właśnie Boży sąd polega przede wszystkim właśnie na osądzeniu władcy tego świata, czyli złego ducha, szatana, tego, który nas nienawidzi, nienawidzi Boga, który za wszelką cenę chce zgubić nas, zniszczyć, chce nas oderwać od Boga, chce nam przeszkodzić właśnie w realizacji tej sprawiedliwości, która polega właśnie na naszym powrocie do Ojca, do naszego domu, do domu naszego Ojca. Właśnie On zostaje osądzony. Oczywiście osądzony zostaje wraz z Nim każdy, kto się do Niego przyłączy. Każdy, kto odrzuci Boga i stanie po stronie złego ducha. Ale to właśnie on jest osądzany przez Boga. Człowiek jest ocalany, człowiek jest zbawiony. Pamiętamy te słowa Pana Jezusa, że nie przyszedłem na ten świat, aby ludzi potępić, ale przyszedłem po to, aby każdego zbawić. Właśnie po to Jezus przyszedł nam rzucić światło na rzeczywistość, na nasz grzech i na Jego miłość do nas. Na to też, którędy prowadzi droga powrotu do domu Ojca. I na tym właśnie polega sąd, a nie na jakimś rozliczaniu nas z tego, co zrobiliśmy, czy czego nie zrobiliśmy. I właśnie tym, który to wszystko realizuje teraz, dziś, aktualnie w naszym życiu, jest Duch Święty, Boży Duch, wspomożyciel, pocieszyciel, obrońca, adwokat, paraklet. Pragnijmy tego Ducha, otwierajmy się na Niego i kiedy Go doświadczamy, to naprawdę cieszmy się Jego obecnością. Pozwalajmy Mu działać w naszych sercach i umysłach.